Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, zanim zadam pytanie, nawiążę do wystąpienia pani premier Szydło sprzed godziny bodajże. Pani premier, nie trzeba składać żadnych nowych zobowiązań. Wystarczy zobowiązania złożone w kampanii wyborczej respektować. A ja dobrze pamiętam zobowiązanie i pani, pani premier, jako kandydatki na premiera i pani jako szefowej kampanii pana prezydenta, wszystkie obywatelskie projekty ustaw będą procedowane. Więc to zobowiązanie wystarczyło dotrzymać i nie byłoby problemu. I drugiego zobowiązania to jest głosowanie, poselskie głosowanie, a nie wyciąganie w trudnych sprawach karty z czytnika. To też jest zobowiązanie, które trzeba. Natomiast pan poseł Piotrowicz bardzo dużo uzasadniał wczoraj projekt. I nadal jestem przekonany, że prawdziwym uzasadnieniem jest chęć nałożenia kagańca na byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, żeby panowie profesorowie Safian, Sol, za chwilę Rzepliński, ale też i pan prezes Stępień nie wypowiadali się w sprawach publicznych. Nie liczcie na to, że ta ustawa ich zatrzyma. To są ludzie o charakterach wysokiej próby i żadnego waszego szantażu z waszej strony zagrożenia się nie obawiają. Będą aktywni w życiu publicznym, jestem o tym przekonany. Dziękuję panu posłowi.